Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Majki. Zapraszam was na newsy ze świata CS2, taki można powiedzieć mini świąteczny odcinek, ponieważ chciałbym wam życzyć na starcie wesołych, spokojnych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. A ja bez zbędnego przedłużania po prostu będę przechodził do materiału, także lecimy z tym bang! G2 rezygnuje ze składu. Nine upadło przez transfer ENS i Zak w światowym plebiscycie. Każdy z nas może dołączyć do G2. Polska organizacja rozstaje się ze składem. G2 rozstało się z kobiecą sekcją Counter-Strike 2, a skład G2 macie w tym momencie na ekranie. Skład na papierze wyglądał dosyć dobrze, jednak w praktyce wyniki były bardzo słabe. G2 to marka, absolutna czołówka, jeżeli chodzi o światowego CS-a, więc ich cele to wygrywanie turniejów i bycie najlepszą drużyną świata. Jednak niestety zawodniczkom G2 nie udało się osiągnąć celów i awansować w zasadzie na ani jeden turniej finałów LAN-owych od ESL Impact, a to jest tak naprawdę w kobiecym CS-ie bardzo istotny turniej. Z racji, że tych wyników brakowało, decyzja była prosta. Nine porzuca swój projekt na rzecz transferu Kora do ENS. Ekipa dziewiątek miała tworzyć projekt Academy składu CS2. Która miała składać się z 3 Polaków oraz 2 graczy z zagranicy. Miałoby to tworzyć międzynarodowy core. A miał temu dowodzić Pączek, czyli analityk głównej formacji Nine. Na te tryouty zaproszeni zostali zawodnicy z podziemia, z Polski i było ich całkiem sporo. Jednak z racji odejścia głównego składu organizacja porzuciła ten projekt. Akademia była zaplanowana na styczeń 2024 roku. Jak widać, Nine miało sporo celów i planów na nadchodzący rok. Jednak to się zmieniło na ostatniej prostej i muszą budować w zasadzie wszystko od zera. G2 otwiera się za sprawą Taza na nowe postacie w e-sporcie. Mega podoba mi się ten projekt i podejście Wiktora. Widać, że chce on coś zmienić na scenie, aby pozbyć się powoli kolesiostwa i ciepłej posadki, tylko zaangażować nowe osoby, które mogą dostać szansę się wykazać. Może niekoniecznie jako zawodnik będzie to posada, jednak no nie tylko z graczy, składa się cały sztab drużyny. Masa osób jest potrzebna do projektu, a G2 szuka właśnie takich osób do pomocy. Dokładne informacje są w poście, który brzmi następująco. Hej, e-sport to dość zamknięte środowisko, dlatego czas to trochę zmienić. Myślę, że mamy dużo bystrych głów, dlatego przychodzę z propozycją. Pasjonujesz się CS-em i oglądasz wiele gier? Dobrze radzisz sobie ze statystyką i liczbami, znasz aplikacje no SIS, Skybox lub inne aplikacje do przeglądania dem w CS2, znasz się na OBS-ie, znasz się na edycji wideo choćby w niewielkim stopniu, chcesz pracować w jednym z najlepszych zespołów Counter-Strike'a na świecie, wyślij mi e-mail na maila podanego zawierającym swoje CV, dotychczasowe doświadczenie i referencje dotyczące poprzedniej pracy z drużynami. Jeśli chcesz dopiero zacząć, nie ma problemu. Podeślij mi przykładową analizę dowolnego zespołu z Blast, World Finals albo Bad Boom Dacha 2023, na przykład G2 na Nuke'u. Najważniejszy jest sposób przedstawienia i łatwość przyswojenia informacji dla graczy. Screeny, wideo mile widziane. Także jeżeli chcesz dołączyć do G2, droga otwarta. Powodzenia! HLTV stworzyło plebiscyt na 2023 rok, a w tym plebiscycie znajduje się również Polak. Może zanim jednak dojdziemy do Piotrka, to przejdźmy do kategorii. Wszystkie kategorie i osoby biorące w niej udział pokażą wam się na ekranie. Mamy 4 stworzone działy. Pierwszy to Turniej Roku. Content Creator Roku. Talent Roku. Streamer Roku. W Streamerze Roku, jak widzieliście, mamy Polaka, Piotra Izaka Skowerskiego i jako polski naród warto oddać swój głos na niego, aby pokazać moc. Moje wybory mogliście zobaczyć na screenach. A wy jak wybraliście? Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Będąc przy temacie plebiscytu, dodałem dzisiaj na swojego Twittera taki własny plebiscyt na polskich graczy w 2023 roku. Jak możecie zobaczyć, jako oglądałem Siuchego, jako snajpera Hadesa, transfer to chłopaki z Nine do ENS oraz Snacks do Gamer Legion z pompy. Jako trener Nawrot Kuben, Neokup, Filip Neokupski został ode mnie wyróżniony.
No i dodatkowo jako gracz taki całokształtny MVP jest Siuchy, drużyna Nine i progres roku Krasnal. A jak to u was wygląda? Dajcie koniecznie znać w komentarzu albo pod Twitterkiem. Niedawno powstała polska organizacja, która skupia się wyłącznie na CS2, pożegnała się ze swoim składem. W barwach Illusion do 22 grudnia występowali Nextime, Smucho, Kacperski, Naisu oraz Swiss. I pod banderą Illusion wystąpili na ESL Mistrzostwa Polski, gdzie po porażkach na Nine i tłustych chłopaków zajęli oni 7-8 miejsce. Dodatkowo występ w lidze SEA Main, gdzie udało się awansować do ligi wyżej, czyli do SEA Advance, oraz w całej lidze zajęli 5-6 miejsce. Mogę wam zdradzić, że nowy skład zostanie ogłoszony 2 stycznia i wydaje mi się, że zaskoczymy was miło, ponieważ jak wyczytałem ostatnio na Discordach czy Twitterze, ludzie spodziewają się przejścia naszej Akademii do main składu bądź zespołu z podobnym poziomem co Akademia. Mam jednak nadzieję, że uda nam się miło zaskoczyć, bo nowy skład to nie jedyna rzecz, jaką mamy przygotowaną w roku 2024. Przejdźmy płynnie do strefy turniejowej. Anonymo przegrywa w finale EPL-a Dywizji II z Akademią Spirit 2-0 w mapach. Macie oczywiście świąteczne wyprzedaże, czy to na Steamie, czy to na GOG-u, czy na innej platformie, także do wyboru, do koloru, jeżeli chcecie sobie kupić gierki w dobrych cenach, to myślę, że jest to do tego właśnie dobra pora. Ja być może sobie kupię Heroesy 7, ale jeszcze zobaczę, a wy jaką gierkę chcecie sobie kupić? Dajcie znać w komentarzu. Stwierdziłem, że oświadczenie Heroic jest dosyć długie, więc jeżeli ktoś słucha odcinka w formie podcastu, to teraz obejrzy sobie po prostu około 5-minutowe oświadczenie Heroic już na takie pożegnanie tego materiału, bo nie chcę wrzucać aż tak ciągnącego się newsa. Stawn i Jabi stwierdzili, że wydadzą oświadczenie w sprawie Kadiana, bo jak wiecie, jeszcze niedawno była spora kontrowersja związana z tymi dwoma zawodnikami, którzy mieli niby wycyckać Kadiana i go wyrzucić za plecami. No ale przejdźmy może już do oświadczenia, bo we wcześniejszych materiałach mieliście informacje o zaistniałej sytuacji. Teraz przeczytam wam to oświadczenie, oczywiście z Epic Playsa, więc jeżeli chcecie mieć newsy ze świata CS-a, to mogę was tam śmiało odesłać. W tym oświadczeniu my, Stawn i Jabi, chcemy odnieść się do wielu plotek i oskarżeń związanych z naszym przejściem z Heroic do Astralis. Uczyniliśmy to wspólnym oświadczeniem i dlatego będziemy odnosić się do siebie w trzeciej osobie. Nie zainicjowaliśmy nacisku na zastąpienie Kadiana, ani nie byliśmy sami, gdy te dyskusje zostały zainicjowane w zespole. 13 września 2023 roku Stawn skontaktował się ze zarządem Heroic i Kadianem wyłącznie w celu wyrażenia swoich przemyśleń na temat frustrującego okresu, obejmującego odejście kluczowych osób z organizacji, niepewności co do przyszłości składu i kolejne frustrujące miesiące na serwerze. Co równie ważne, byliśmy również niezadowoleni z dynamiki prowadzenia zespołu na serwerze i poza nim. Czuliśmy, że duch zespołu znacznie się pogorszył, a przywództwo zespołu poza serwerem zmieniło się w taki sposób, że Kadian miał teraz większą odpowiedzialność i musiał wypełniać rolę, których wcześniej nie musiał. Stawn dał jasno do zrozumienia, że jest gotowy wycofać się z zespołu, aby poradzit sobie z sytuacją. 14 września 2023 roku wszyscy gracze w składzie zostali poinformowani o wspomnianej rozmowie przez kierownictwo Heroic. Stało się jasne, że wszyscy czterej gracze i trenerzy w składzie z wyjątkiem Kadiana wspólnie i głośno wyrazili, że czują tę samą frustrację co Stawn. 18 września 2023 roku zarząd Heroic zorganizował spotkanie dla wszystkich zawodników, trenerów i przedstawicieli organizacji. Na samym spotkaniu wszyscy gracze i trenerzy, nie tylko Jabi i Stawn, podjęli wspólną i ostateczną decyzję o rozstaniu się z Kadianem i pozostaniu razem jako zespół z Nowym Piątym. Brak wcześniejszej wiedzy o planach Astralis i brak podpisanych dokumentów dotyczących planów na przyszłość. Naszym planem było zbudowanie nowego zespołu z Heroic i znalezienie nowego piątego gracza. W tym momencie byliśmy w pełni zaangażowani w ten projekt. Dowiedzieliśmy się jednak, że organizacja Heroic również rozważała zatrzymanie Kadiana i zbudowanie wokół niego nowego zespołu.
To oczywiście powodowało problemy z zaufaniem do organizacji Heroic. Kolejne dni spędzono na omawianiu różnych możliwości, ale nie znaleziono ostatecznego rozwiązania. W oświadczeniu wydanym przez Heroic 25 października 2023 stwierdzono, że Stavn i Jabi zgodzili się, że jeśli Heroic pozwoli Kaydianowi odejść, przedłużą swoje kontrakty. To nieprawda. Prowadziliśmy wczesne negocjacje z zarządem Heroic w sprawie przedłużenia naszych kontraktów, ale w żadnym momencie nie zobowiązywaliśmy się ani nie zgadzaliśmy na podpisanie nowych umów z Heroic. W oświadczeniu stwierdzono również, że poinformowali o planach na przyszłość z Astralis, sugerując, że podpisaliśmy umowy z Astralis. To również jest nieprawdą. Podpisaliśmy umowę z Astralis tuż przed finałem Blast Fall, kiedy Astralis i Heroic sfinalizowały umowę transferową. Nie zawarliśmy żadnej umowy z Astralis przed tą datą. Nowy ekscytujący projekt 29 września 2023 roku skontaktowała się z nami firma Astralis, która przedstawiła nam bardzo ekscytujący projekt. Zaproponowano nam bycie częścią nowego zespołu składającego się z najbardziej utalentowanych duńskich graczy. Dało nam to również możliwość bycia częścią dużej organizacji, takiej jak Astralis, i ponownego połączenia sił z dyrektorem sportowym w Astralis, czyli Kasperem Straube, o którym wiedzieliśmy, że będzie w stanie zarządzać zespołem i nami z najlepszymi intencjami, czego brakowało nam w Heroic od czasu jego odejścia. 30 września 2023 poinformowaliśmy Heroic, że chcemy kontynuować naszą przyszłość w Astralis i zachęciliśmy Heroic do współpracy przy transferze z korzyścią dla nas wszystkich. Biorąc pod uwagę całą sytuację, zgodziliśmy się, że była to bardzo wyjątkowa i ekscytująca oferta dla naszej kariery z perspektywy sportowej. Chcieliśmy poinformować Heroic i zespół tak szybko, jak to możliwe, aby mieli szansę podjąć odpowiednie działania i zdecydować o przyszłości, mając na uwadze nasze życzenia. Wiemy, że Astralis skontaktowało się z Heroic na piśmie, informując Heroic o swoim zainteresowaniu naszą dwójką, a nawet składając wstępną ofertę natychmiastowego transferu. W jaki sposób zostało to załatwione między obiema organizacjami, nie możemy wiedzieć, ponieważ otrzymaliśmy bardzo mało informacji w tym czasie. Przechodząc dalej, rozumiemy rozczarowanie z perspektywy Heroic i zdajemy sobie sprawę z presji, jaką nasze życzenia wywarły na organizację i skład. Żałujemy niefortunnego momentu wydarzeń i dramatu, który spowodował, ale dołożyliśmy wszelkich starań, aby grać otwartymi kartami, jednocześnie pozostając wiernymi sobie i temu, co uważaliśmy za najlepsze dla naszej kariery. Nasz projekt z Heroic po prostu się rozpadł i zdecydowaliśmy się podążać za naszym sercem i szukać nowych możliwości dla naszej kariery. Heroic i Kasper byli ogromną częścią naszego życia. Jesteśmy wdzięczni za nasz wspólny czas i życzymy im wszystkiego najlepszego w przyszłości. I to by było na tyle z dzisiejszego materiału, także jeżeli odcinek czegoś się spodobał, to koniecznie łapeczka w górę, subik z dzwoneczkiem na dole kanału. No i słyszymy się na kolejnych materiałach. Siemaneczko, jeszcze raz zdrowych, spokojnych świąt. Pał!